Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu webinarów dla dyrektorów i dyrektorek szkół organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. No i w tym miesiącu, ponieważ prawdopodobnie wszyscy Państwo mierzycie się z arkuszami organizacyjnymi, takim myśleniem o kadrach na przyszły rok szkolny, przygotowaliśmy webinar dotyczący ruchu kadrowego, dotyczący zmian w prawie, dotyczący takich właśnie bieżących rzeczy związanych z tym, z tymi wątkami, które zaprzątają głowy dyrektorskie właśnie w tym momencie. I tak jak zwykle chcę na początku zwrócić uwagę na naszego gospodarza, Centrum Edukacji Obywatelskiej, instytucję, która już od dawna stara się wspierać polską edukację. Tutaj na tym slajdzie widzicie Państwo kilka liczb, które ilustrują, ile osób spośród tych, którzy są zatrudnieni w szkołach w Polsce, jakoś korzystało z naszego wsparcia. 10 tysięcy szkół z całej Polski to taka liczba, która budzi naszą dumę. To są te szkoły, które w jakiś sposób korzystały z naszych programów, naszej pomocy, naszych działań. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie wiedzą, choć sądzę, że pojawiają się tutaj tacy, którzy już mieli okazję mnie słyszeć, to tylko takie przypomnienie, że Centrum Edukacji Obywatelskiej to instytucja, która z jednej strony pokazuje szereg publikacji, które można wykorzystać w pracy z uczniami i uczennicami, ale prowadzi również szkolenia i programy, bezpłatne programy finansowane przez sponsorów, które pomagają rozwijać umiejętności uczniów, wprowadzać innowacje, zajmować się różnymi ważnymi, globalnymi często wyzwaniami, które nam towarzyszą. Spotykamy się też dzięki naszym partnerom. Patronem medialnym jest miesięcznik Dyrektor Szkoły, znany pewnie każdemu i każdej z Państwa. Naszymi partnerami, takimi, dzięki którym posiadamy środki na działania, to właśnie to Norweskie Centrum Uchodźcze oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. I tutaj jedna informacja nowa. Chciałbym już dla Państwa przedstawić krótką informację o tym, że będziemy mieli okazję spotkać się na żywo, jeżeli będziecie tym zainteresowani. Organizujemy takie wydarzenie, które nazywamy Letnią Szkołą Dyrektorów. Ona ma dwie edycje. Pierwsza z nich odbywa się w czerwcu i jest przeznaczona dla uczestników programów Szkoły Uczącej Się, tych szkół, które realizują program tak zwanego CRS-a, całościowego rozwoju szkoły, a druga w sierpniu jest otwarta dla wszystkich tych z Państwa, którzy będą zainteresowani naszą propozycją. Taki jest jej temat, kompetentny dyrektor w trosce o siebie i innych. Tutaj widzą Państwo datę, 17-18 sierpnia. Dorota podnosi rękę. Nie, przepraszam, to nie w sensie. Myślałem, że chcesz skomentować. Przepraszam. Kompetentny dyrektor w trosce o siebie i innych. Będzie tam miejsce na sesje warsztatowe, na wykłady, dyskusje, panele, jak to na konferencji. Wstępnie tak dla zachęty zdjęcie z ubiegłorocznego wydarzenia. Jak widzą Państwo, ten letni klimat, mam nadzieję, że jest on zachęcający. Na czacie zamieścimy link, pod którym można zapisać się na informacje szczegółowe, które Państwo dostaną, jak już całościowy program będzie skompletowany, i wtedy będą Państwo mogli już tylko czekać na konkretne zaproszenie. Więc bardzo proszę o skorzystanie z tego formularza, jeżeli jesteście zainteresowani uzyskaniem informacji o szczegółach, bo jeszcze jesteśmy w trakcie przygotowywania tego wydarzenia, ale termin już mamy i dlatego
Dlatego chciałem o tym poinformować. I to, co dzisiaj najważniejsze, nasze prelegentki, Ewa Dąbrowska, gościmy tutaj przedstawicielkę organu prowadzącego. Ewa jest dyrektorką Centrum Usług. Osobą bardzo żywo zainteresowaną rozwojem oświaty w gminie Chęciny. Nie pracuje bezpośrednio w szkole, ale pracuje z wieloma szkołami, które w gminie to zadanie realizują. Opiekuje się też tym obszarem z organizacji pracy szkół, zatrudniania, tymi wszystkimi sprawami, które interesują organ prowadzący i z tej perspektywy będzie dziś mówić. Jak Państwo tego na co dzień doświadczają, organ troszcząc się o to, żeby szkoła dobrze i skutecznie funkcjonowała, może być pomocny, też jest partnerem do rozmowy na temat kadr w szkole, stąd to zaproszenie. Dorota Pintal, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Zamościu, nasza trenerka, mentorka kursów w Nauczycielskiej Akademii Internetowej, osoba od dawna związana z CEO, a jednocześnie czynna dyrektorka, i Ania Listewnik, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku, również mentorka, autorka projektów międzynarodowych, osoba aktywna w realizacji zadań szkoły, nie tylko swojej, związanych na przykład ze wsparciem uczennic i uczniów z doświadczeniem uchodźczym. A te wyzwania tegoroczne z tym obszarem też są związane, dlatego liczę na to, że Ania też podzieli się z nami tymi swoimi doświadczeniami. Tak jak zwykle, bardzo Państwa zachęcamy serdecznie do aktywności na czacie. Podczas naszego webinarium będą mówić tylko prelegentki, no i ja będę próbował to moderować. Natomiast Państwa aktywność jest nie do przecenienia, ponieważ często tak dyrektorzy mówią, że to, co napisane na czacie, bywa niezmiernie inspirujące i praktyczne, więc zachęcamy do zadawania pytań, ale nie tylko do zadawania pytań, też do dzielenia się swoimi opiniami. Jeżeli w dynamice rozmowy znajdzie się czas na to, żeby prelegentki odniosły się do jakiegoś pytania skierowanego bezpośrednio do którejś z nich, to tak się pewnie stanie. Nie mogę tego obiecać, bo czas naszego webinaru jest napięty. Ale nawet jeżeli tak się nie stanie, to te pytania pomagają nam w myśleniu o tym, co w podsumowaniu z webinaru do Państwa wysłać, ale też być może służą inspiracją wszystkim pozostałym czytającym. Więc zachęcamy do aktywności na czacie, nie tylko polegającej na zadawaniu pytań. I już będziemy przechodzili do bieżących wyzwań. Zacznę od pytania skierowanego do Ewy i związanego z tym, co w przepisach prawa, które szkoły i organy muszą uwzględniać na ten nowy rok szkolny 2023-2024 trzeba mieć na uwadze, żeby te działania planistyczne, organizacyjne mogły być udane. Oddaję Ci głos, Ewo, i od razu przełączam na pierwszy z Twoich slajdów. Okej. Ja może powiem parę słów o sobie, o tym, gdzie pracuję. Pracuję od 20 lat w oświacie chęcińskiej. Gmina Chęciny jest gminą 15-tysięczną. To jest gmina położona w centralnej części województwa świętokrzyskiego. My prowadzimy jako gmina 8 placówek, 1 przedszkole i 7 szkół. Mamy również 2 szkoły prowadzone przez stowarzyszenie na terenie gminy. Od 16 lat staramy się w naszej gminie prowadzić edukację na trochę innym poziomie. Staramy się, aby edukacja u nas odbywała się w sposób partycypacyjny,
organizujemy debaty, organizujemy fora i staramy się, żeby każdy z elementów oświaty, czyli nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy obsługi, mieli możliwość wypowiedzenia się i dzięki temu jakby nadajemy kierunki rozwoju. Możemy się poszczycić wieloma nagrodami za innowacyjne działania w zakresie oświaty. W tej chwili prowadzimy wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie projekt skierowany na edukację włączającą. Tworzymy klasy integracyjne, ponieważ ilość dzieci z niepełnosprawnościami u nas bardzo rośnie, więc tutaj taka potrzeba się pojawiła. Prowadzimy również zajęcia z uważności w szkołach i ostatnie jakby działania skierowane na dobrostan zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Natomiast, drodzy Państwo, jak co roku ustawodawca przygotowuje nam sporo zmian. W tym roku te zmiany wynikają jakby z trzech przepisów. Pierwsza rzecz to jest zmiana w kodeksie pracy i ona wynika z wprowadzenia możliwości kontroli trzeźwości pracowników. I w związku z tym jakby zmieniają się dwie istotne rzeczy. Powinniście Państwo przygotować dokumenty związane z kontrolą, czyli regulaminy, zmiany w regulaminie pracy. Natomiast zmienia się obowiązkowo układ akt osobowych. Do 5 kwietnia musicie Państwo do 7 kwietnia musicie Państwo dać informację dotyczącą, przepraszam, do 5, dobrze, dotyczącą kolejnej części akt osobowych, to jest część E i we wszystkich aktach osobowych, które macie, musicie taką część piątą wprowadzić. W tej części piątej znajdą się dokumenty związane bezpośrednio z kontrolą trzeźwości. Natomiast w części B akt osobowych znajdą się dokumenty związane z poinformowaniem pracownika o tym, że ta kontrola trzeźwości nastąpi. Dokumenty, które będą związane z kontrolą trzeźwości w części akt osobowych E, będziecie Państwo przechowywać rok, przynajmniej taka jest informacja zawarta w uzasadnieniu do ustawy, rok od przeprowadzenia tego badania. Kolejna rzecz, która się zmienia, związana jest z wprowadzeniem dwóch dyrektyw unijnych. I te dyrektywy związane są z przejrzystymi i przewidywalnymi warunkami pracy oraz tak zwana work-life balance, czyli wprowadzenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W tej chwili Polska jakby musiała dostosować prawo nasze rodzime do prawa unijnego. W związku z tym zostały wprowadzone do kodeksu pracy dodatkowe uprawnienia osób, które są rodzicami oraz osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami wymagającymi opieki. Jakbym mogła poprosić o kolejny slajd. Tak, już przyłączam. Przepraszam. W umowach o pracę będziemy mieli możliwość zawarcia informacji dotyczących organizacji pracy i pracownik będzie mógł wystąpić do Państwa o elastyczną organizację pracy, co może oznaczać, że będzie pracownik pracował w ruchomym czasie pracy, w indywidualnym rozkładzie pracy, tudzież w weekendowym lub skróconym tygodniu pracy. Ta elastyczna organizacja pracy nie dotyczy nauczycieli. Nauczyciel może wystąpić jedynie o skrócenie tygodnia pracy oraz pracę w niepełnym wymiarze, natomiast nauczyciel nie może pracować w sposób zdalny lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy. Natomiast pracownicy obsługi i administracji tego typu rozwiązania mogą mieć wprowadzone. Dla Państwa bardzo istotne jest, że będziecie mieli tylko 7 dni, nie są dni robocze, to jest 7 dni kalendarzowych na danie pracownikowi informacji, czy wyrażacie zgodę na taki wniosek pracownika, czy tej zgody nie wyrażacie i każdorazowo musi być to poparte uzasadnieniem. Dodatkowo każdy pracownik, oczywiście to jest tylko prawo pracownika, nie obowiązek, będzie mógł wystąpić do Państwa o zmianę warunków pracy na korzystniejsze dla nich, więc może wystąpić taki pracownik, który jest na umowie na czas określony o przekształcenie jego umowy na czas nieokreślony lub na umowę na podstawie mianowania i może również wnioskować o
zmianę wymiaru zatrudnienia. I oczywiście tak samo jak w tym pierwszym przypadku, macie Państwo 7 dni, żeby pracownikowi odpowiedzieć, zawsze musi być do tego uzasadnienie. Mogę kolejny slajd? Tak. Jeśli będziecie Państwo ogłaszali konkursy na stanowiska urzędnicze bądź będziecie dawali ogłoszenia odnośnie pracy nauczycieli, konieczne jest jakby określenie określenie ram pracy i zakresów czynności, ponieważ jakby będzie położony większy nacisk na to, na powody, dla których Państwo będą chcieli zwolnić pracownika. I tutaj jest wprowadzony zapis, który mówi o wręcz nie tylko o odszkodowaniu, ale o przywróceniu do pracy. Więc jeśli będziecie Państwo mieli takie sytuacje, jakby należałoby już teraz przewidzieć sposób zapisu takich konkursów czy ogłoszeń o pracę. I to, co jest też istotne w umowie na czas próbny, to wydłużenie umowy na czas próbny, okres usprawiedliwiony, czyli różnego rodzaju zwolnień lekarskich, tudzież urlopów dla pracowników. To, co będzie wymagało najwięcej pracy dla pracodawców, którzy będą zawierali nowe umowy o pracę, to będzie przekazywanie informacji o prawach i warunkach zatrudnienia pracownika. Jest to o tyle pracochłonna czynność, która też będzie jakby cytowaniem ustawy. Ja już na kilku forach oświatowych o tym dyskutowaliśmy. Będziecie Państwo musieli przygotować tak naprawdę to kilkunastostronicowy dokument dla każdego pracownika oddzielnie z informacją o należnych uprawach i obowiązkach. Szczególnie jeśli chodzi o nauczycieli, musicie Państwo przewidzieć w takiej informacji dane dotyczące na przykład szkoleń i też musicie poinformować pracownika, który jest nauczycielem, jakie przysługują mu prawa w związku z tym, że jest nauczycielem, prawa do szkoleń. Więc nie wiem, jak u Państwa w organach jest to rozwiązane, u mnie to jest zarządzenie burmistrza, więc zapisy zarządzenia burmistrza będą musiały być przekazane nauczycielowi, jeśli chodzi o rodzaje i kierunki studiów i o wysokość dofinansowania. Jeśli chodzi o nauczycieli, jakby istotną tutaj informacją będzie możliwość uzupełnienia przez nauczyciela etatu w innej szkole i to, na co jakby to się często dzieje w szkołach, czyli pojawienie się nauczania indywidualnego. O takiej możliwości też będziecie musieli pracownika poinformować. Przy każdej zmianie, jeśli pracownik na przykład przyniesie Państwu orzeczenie o niepełnosprawności, tak naprawdę w ustawie jest wpisane niezwłocznie, więc tego samego dnia będziecie musieli Państwo sporządzić taką informację dotyczącą uprawnień pracownika wynikających z dodatkowych przywilejów wynikających z niepełnosprawności. Wprowadzona zostaje dodatkowe 2 dni wolne bądź 16 godzin. To jest tak zwane zwolnienie z powodu siły wyższej. Nie określono nigdzie, czym jest ta siła wyższa. Tak naprawdę to pracownik będzie decydował, czym jest ta siła wyższa. W przypadku nauczycieli to tak jak w przypadku opieki nad dziećmi do lat 14 obowiązuje norma dzienna, czyli macie Państwo 2 dni. W przypadku pracowników samorządowych to jest 16 godzin, wtedy pracownik może te godziny wykorzystać w ciągu kilku dni i za zwolnienie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Ono będzie w wysokości bodajże 60% wynagrodzenia, które Państwo otrzymują. Wprowadzone będą również dodatkowe tak zwany urlop opiekuńczy na osoby, które wymagają opieki. Ten urlop będzie wynosił 5 dni. Natomiast ten urlop będzie czasem, za który Państwo nie otrzymacie wynagrodzenia. Mogę kolejny slajd? Tak jest. I tutaj ten urlop może złożyć każdy pracownik, więc jakby pojawiało się kilka dodatkowych dni urlopu dla Państwa dyrektorów, to są dodatkowe jakby
obowiązki wynikające z zapewnienia opieki dzieciom na ten czas, kiedy nauczyciel będzie przebywał na jednym z dodatkowych urlopów. Wydłużony, mogę kolejny slajd? Wydłużony zostanie również urlop rodzicielski. To jest 9 tygodni dla rodziców. I to, co jest istotne, to każdy z rodziców te 9 tygodni będzie miał wyłącznie dla siebie. Nie można ich scedować na drugiego rodzica. Więc Państwo też musicie w planowaniu urlopów rodzicielskich, w planowaniu arkusza organizacyjnego jakby uwzględnić dodatkowe urlopy i co za tym idzie dodatkowe zastępstwa w pracy dla nauczycieli. Dziękuję bardzo. Ewo, ja rozumiem, że te wyzwania, które się tutaj pojawiają, zmiany w przepisach, to są rzeczy, do których dyrektorzy szkół będą się odnosić, są zobowiązani do pewnych czynności. Czy wy w Chęcinach podjęliście jakieś działania, które miałyby służyć temu, żeby oni sobie z tym poradzili? Czy jakoś w tym pomagacie? Tak, właśnie nawet dzisiaj przed spotkaniem z Państwem miałam naradę z moimi dyrektorami i postanowiliśmy, że w kwietniu zrobimy naradę poświęconą wyłącznie zmianom. Tutaj ja z ramienia CUW-u, moi pracownicy przygotują takie wzory dokumentów dla pracowników szkół, ponieważ u nas kadry są w szkołach, więc ci pracownicy będą mieli już takie gotowe rozwiązania. Pracownicy urzędu, którzy są odpowiedzialni za kadry, również tutaj każdy jakby element, czyli te urlopy, dodatkowe informacje przedstawią w taki sposób bardzo rozszerzony, bo ja Państwu tak naprawdę dawam tylko pigułki. Natomiast my jakby dla naszych dyrektorów przygotujemy taki cały zestaw, no w cudzysłowie gotowców, żeby też odciążyć ich od tej pracy tak naprawdę mocno biurokratycznej, bo tak naprawdę mimo, że minister cały czas mówi o tym, że odchodzimy od papierów w szkołach, no niestety inne ustawy nakładają na nas obowiązek prowadzenia tej dokumentacji w sposób taki nie mający okresu karencji. Tam tak naprawdę wszystko robimy niezwłocznie, tak kodeks pracy stanowi, że niezwłocznie mamy cały szereg czynności podjąć, więc no to też wymaga od dyrektora przygotowania i my to przygotowanie jakby z naszej strony zapewniamy. Jasne. Rozumiem, że Państwo u siebie też mogą się spotkać z tego rodzaju wsparciem. Może czasem można też podpowiedzieć organowi, że jakieś takie zorganizowane działania, które są wspólne, mogą zapewnić łatwiejsze poradzenie sobie z tymi zmianami. No, ja wiem, że dyrektorzy szkół są osobami okrzepłymi w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami dokumentacyjnymi, ale takie wsparcie na pewno byłoby cenne. Rozumiem, że to jest istotne głównie dla tych szkół, które mają u siebie kadry, czyli które zajmują się tym wątkiem sami dyrektorzy. No dobrze, poważnie to zabrzmiało, no bo i zmiany w prawie istotne. Chciałem też poprosić teraz Dorotę, zaraz chwilę potem Anię, jako dyrektorki szkół, jakbyście mogły w paru słowach powiedzieć o tym, jak wy patrzycie na to przygotowanie kolejnego roku szkolnego od tej strony kadrowo-arkuszowej, co rozpoznajecie jako taki ważny moment akurat w tym roku, na co szczególnie zwracacie uwagę, o czym dużo myślicie. To też jest jakaś krótka okazja, żebyście powiedziały dwa słowa o swoich szkołach, żeby nasi uczestnicy mogli się zorientować, na ile ich szkoły są podobne, na ile inne od waszych, do czego mogą się odnosić. Dorota. Okej. Tak, w przypadku tego, o czym chcę powiedzieć za moment, odnośnie arkusza organizacji, specyfika mojej szkoły będzie bardzo istotna, więc to rzeczywiście świetny moment. Ja kieruję szkołą w Zamościu, tak jak to było na początku powiedziane. Moja szkoła mieści się w samym centrum miasta, a właściwie tak jak patrzę z mojego okna, mojego pokoju, gabinetu, to widzę Stare Miasto. Przepiękny widok. I moja szkoła to jest szkoła, w której są praktycznie same oddziały integracyjne. W zasadzie mam dwa oddziały masowe,
ale na tyle specyficzne, że jeden ma 9 orzeczeń, a w drugim są 4 orzeczenia. Są to oddziały masowe. Pozostałe to oddziały integracyjne. W mojej szkole kształci się na ten moment niemal 60 uczniów, którzy mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, więc to już też pokazuje, wiecie, wymiar tego wyzwania związanego z planowaniem również zajęć dla tych uczniów i zapewnieniem specjalistów, ale o tym później. Natomiast w cała szkoła liczy niespełna 300 uczniów, zajmujemy bardzo duży budynek, więc mamy taką dość sytuację, powiedziałabym, niemal kameralną, bo u nas na korytarzach nie jest tak jakoś bardzo głośno, nie jest jakoś tak bardzo ruchliwie, może z wyjątkiem edukacji wczesnoszkolnej. I to, z czym ja się w tej chwili najbardziej borykam w kontekście arkusza organizacyjnego, czy może nie tyle borykam, to chyba złe słowo, ale to wyzwanie, jakie na bieżący, na ten nowy rok szkolny zostało przede mną postawione, to, że w moim mieście od tego roku, od 1 września, czyli ten arkusz na ten moment, który już przygotowujemy na nowy rok szkolny, u nas w mieście wprowadzono tak zwany bon organizacyjny. My w przygotowaniu arkusza korzystamy z takiego centralnego, scentralizowanego systemu dla jednostki samorządu terytorialnego, komercyjnego systemu. Już od kilku lat ten system się bardzo fajnie sprawdza, bardzo się dobrze, wygodnie przygotowuje arkusz, praktycznie już nie ma takiego przygotowania papierowego, tylko wszystko w systemie. Natomiast od tego roku organ prowadzący wprowadził bon organizacyjny. Co to oznacza? To oznacza, że finanse, jakie są na szkołę przeznaczone, na tę część, jeśli chodzi o dysponowanie godzin dla uczniów i nauczycieli, to jest, wynika z tego, że jest uzależnione od liczby uczniów w szkole. I do tego bonu na szczęście nie wchodzą takie zagadnienia jak rewalidacja czy zatrudnianie nauczycieli współorganizujących kształcenie w oddziale integracyjnym, natomiast wszystkie pozostałe elementy arkusza, wszystkie pozostałe składniki arkusza wchodzą w ten bon organizacyjny. I co się dzieje w przypadku mojej szkoły? Oddziały integracyjne to oddziały liczące 18, najwyżej 20 uczniów i mam prawie same takie oddziały. Ta liczba powoduje, że ten bon organizacyjny jest dla mnie wyzwaniem, bo ja nie mam ogromne trudności rzeczywiście ze zmieszczeniem wszystkich godzin. Właściwie to zmieściłam ramówkę, czyli to, co jest tutaj istotne, natomiast mam trudności ze świetlicą, z biblioteką, z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a wiadomo, że dużo potrzebuję tych godzin, bo też jest dużo wyzwań związanych ze specyfiką szkoły, a też bardzo szeroko zakrojoną edukacją włączającą. Więc mam ten problem i oczywiście będąc cały czas gdzieś tam w porozumieniu z organem prowadzącym, staramy się wyjść z tego impasu i staramy się tutaj, zastanawiamy się nad tym, które z tych składników można przenieść poza bon, żeby rzeczywiście te godziny zmieścić. Wszystkie godziny, świetlicy, biblioteki i tak dalej. I tak się rzeczywiście stało, że organ prowadzący wyraził zgodę na to, żeby w ramach bonu nie planować świetlicy biblioteki, tylko planować to poza bonem, ale i wtedy jakby rzeczywiście cały ramowy plan nauczania, łącznie z podziałem na grupy obowiązkowym w oddziale integracyjnym z wielu przedmiotów mieści się. Natomiast to, co jest dla mnie problemem, to, że ja już nie mam żadnej godziny na to, żeby czy zwiększyć pomoc psychologiczno-pedagogiczną, czy zwiększyć inne zajęcia, które są potrzebne z uwagi na chociażby specyfikę szkoły, czy jakieś zajęcia terapeutyczne, które nie wchodzą jakby w zakres rewalidacji, a takich też potrzebujemy. I tutaj tak jakby rzeczywiście jestem w takiej nieco gorszej pozycji niż szkoły, które mają te klasy liczne, 30-paroosobowe, bo tam dyrektorom zostają te godziny, zostaje miejsce na dodatkowe działania. Ja już tego nie mam. I to jest mój największy problem i z tym się najbardziej mierzę. Myślę na wszystkie sposoby i jakby układam też różne warianty, ale też myślę, jak uzasadniać organowi prowadzącemu moje potrzeby. One jednak są, chociaż rzeczywiście w tych ramach się nie mieszczą. To jest dla mnie teraz najtrudniejsze. Czyli rozumiem, że ta zmiana jest wyzwaniem. Dla mnie jest ogromnym wyzwaniem, tak. Ogromnym wyzwaniem w kontekście potrzeb moich uczniów, tak, ponieważ
te potrzeby są ogromne, a ja ich nie jestem w stanie w ramach tego bonu zmieścić. Rozumiem, rozumiem. A jak u Ciebie, Aniu, z jakimi myślami przystępowałaś do tego planowania albo wciąż je realizujesz? Moja szkoła również mieści się w samym centrum Gdańska, nieopodal Europejskiego Centrum Solidarności. Szkoła liczy obecnie 360 dzieci, z czego moja specyfika jest taka, że mniej więcej połowa to dzieci z doświadczeniem migracyjnym i odchodzimy od integracji, mamy włączanie i mam już teraz tylko dwie klasy integracyjne, dwie klasy ósme, pozostałe klasy to klasy ogólnodostępne. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię organizacyjną, to na pewno wiem, że bardzo, ale to bardzo będzie potrzebna, będą potrzebne godziny na pomoc psychologiczną. Mam zatrudnionego już od w tym roku dodatkowego psychologa i on ma co robić. Na pewno ma co robić także pedagog. Jeżeli chodzi o trudności kadrowe, to one oczywiście występują, głównie jeżeli chodzi o matematyków, ale także o pedagogów specjalnych, ponieważ dzieci, które mają orzeczenia i mają wskazówki co do tego, w jaki sposób powinny być zaopiekowane, również się pojawiają. Pojawiają się nie tylko na początku roku szkolnego, ale także w trakcie roku szkolnego, więc to jest takie główne wyzwanie. Jeżeli chodzi o pomoc dla uczniów i uczennic z doświadczeniem migracyjnym, to oczywiście staram się zatrudniać oprócz pomocy nauczyciela, ponieważ mam oddziały przygotowawcze, o czym na wstępie może jeszcze przypomnę, że to są oddziały przygotowawcze, w których uczymy dzieci języka polskiego, które następnie wchodzą do klas w swoich poziomach i tutaj muszę mieć pomoc nauczyciela. Jest to jedna pomoc nauczyciela tak naprawdę na trzy oddziały i dodatkowo zatrudniam nauczyciela w świetlicy, który również włada językiem ukraińskim i rosyjskim, a także oczywiście polskim komunikatywnie i coraz bardziej komunikatywnie. To są takie dla mnie teraz wyzwania, żeby zaopiekować następny rok szkolny i żeby już być w kontakcie stałym z pozostałymi dyrektorami, z którymi współpracujemy w Gdańsku i z Wydziałem Rozwoju Społecznego, tak aby tych wszystkich nauczycieli i w szczególności specjalistów mieć na przyszły rok szkolny. To są takie moje wyzwania. Rozumiem, że problem dotyczy tutaj bardziej poszukiwania tych specjalistów niż na przykład zgody miasta na finansowanie tego działania. Jeżeli chodzi o uzyskiwanie zgody, to oczywiście my mamy tak samo jak we wszystkich innych miejscach w Polsce, myślę, wyznaczniki co do tego, kogo, na jakich zasadach, na ilu uczniów, uczennic możemy zatrudnić, ale jeśli pojawiają się dodatkowe sytuacje związane z indywidualizacją tego procesu nauczania, z potrzebami uczniów i uczennic, to jesteśmy w stałym kontakcie i Gdańsk jako miasto otwarte daje nam zgodę, oczywiście w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, bardzo często, najczęściej oczywiście zgody na zatrudnianie dodatkowych specjalistów. Okej, rozumiem. No dobrze, to w takim razie tak wygląda ten rok z takiego lotu ptaka. A teraz chciałbym poprosić Was o odniesienie się do takich sytuacji, które gdzieś uznaliśmy za typowe problemy, które się pojawiają w pracy nad następnym rokiem szkolnym. No właśnie, godziny ponadwymiarowe i emeryci. Bardzo dużo się mówi, w debacie publicznej jest o tym wiele, że w wielu miejscach jest kłopot z zagospodarowaniem etatów nauczycielskich. I w związku z tym pojawiają się kwestie związane z przydzielaniem godzin ponadwymiarowych, a też zatrudnianiem nauczycieli emerytów. Chciałbym zapytać, i tutaj zacznę od dyrektorek, może Dorotę jako pierwszą poproszę, jak byście mogły powiedzieć o tym, jak to u Was wygląda, czy rzeczywiście ten kłopot jest widoczny, jak odnoszą się do tego nauczyciele,
czy te godziny ponadwymiarowe są jakoś w większej mierze wykorzystywane już na poziomie planowania na wstępie, czy też nie? Jak to po prostu u Was wygląda w tym roku? Dorota. Więc u nas generalnie te sprawy regulowane są też na poziomie JST. Ja prowadzę szkołę w takim miejscu, gdzie no jednak jeszcze aż tak dużych trudności kadrowych nie ma, chociaż pojawiają się w pewnych już specjalnościach, tak jak i w większych ośrodkach. U nas jest to tak regulowane, że godziny ponadwymiarowe są to godziny w arkuszu organizacji. Możemy przydzielić, czy powinniśmy przydzielić tylko te godziny, które wynikają z cyklu nauczania danego przedmiotu. Tak? Jeżeli mamy 5 godzin polskiego w tygodniu, no to siłą rzeczy 4 klasy, 5 razy 4, 20 godzin, to tylko w takich przypadkach mogą to być godziny przydzielone, natomiast pozostałe godziny ponadwymiarowe jesteśmy zobowiązani w arkuszu organizacji wystawić na wakat. Tak też robimy. Dopiero potem w okresie sierpnia, po 20 sierpnia, kiedy przygotowujemy aneksy, wówczas, gdy się ten nauczyciel nie znajdzie, to te godziny przydziela się nauczycielom szkoły. Podobnie jest z nauczycielami emerytami, to znaczy również emerytów możemy zatrudnić tylko i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i za zgodą organu prowadzącego, też po wcześniejszym takim zorientowaniu się w Urzędzie Pracy, że rzeczywiście nikt tej pracy w danej dziedzinie nie szuka. Moje doświadczenie jednak jest takie, że jak przychodzi wrzesień, przychodzi sierpień już właściwie i ten czas przygotowywania aneksu, to tak się dzieje, że różne obiektywne czy też w ogóle niezależne od nas przyczyny powodują to, że te godziny się nagle zaczynają pojawiać i ja i w mojej szkole, bo tak mniej więcej właśnie od września, tych godzin ponadwymiarowych jest bardzo dużo. Nauczyciele mają ich po kilka, nawet mam nauczycieli, którzy pracują na półtora etatu, czyli rzeczywiście, bo brak jest specjalistów, a jest potrzeba zastąpienia tych, którzy z różnych przyczyn nie podjęli tej pracy 1 września. Natomiast ja jestem akurat w tej chwili na takim etapie, kiedy mam już przygotowany arkusz organizacji i nie mam, no tak się złożyło, że nie mam rzeczywiście, chyba 1,5 godziny ponadwymiarowej mam tylko w całej szkole na 980 godzin, które mam w arkuszu i nie mam ani jednego wakatu. Czyli ci nauczyciele, tych nauczycieli, którzy pracują, zagospodarowałam, to się rzeczywiście powiodło i nie ma też godzin takich nadmiarowych. To też wynika z pewnej polityki kadrowej, jaką też prowadziłam, bo przez ostatnie lata, bo gdzieś też takiej polityki szkoleniowej, tak, kierowania na studia, czy też finansowania takich kierunków studiów, które wiedziałam, że wcześniej czy później mogą się pojawić. Natomiast jeśli się pojawią problemy, czy też potrzeby przydzielania tych godzin ponadwymiarowych, czy zatrudniania nauczycieli, czy osoby emerytowane, to myślę, że to się będzie działo na poziomie sierpnia i że to będzie dotyczyło w przypadku naszego środowiska psychologów, może pedagogów specjalnych, ale myślę, że nauczycieli matematyki, chemii, fizyki, biologii, bo to zaczynają być kierunki rzeczywiście i w naszym rejonie już deficytowe. Na ten moment nie mamy takich potrzeb. Okej, dziękuję. Czyli rozumiem, że sprawa zaczyna być sprawą dotyczącą różnych regionów, nie tylko dużych miast i już czujesz to zagrożenie. Tak. Ja jeszcze dopowiem, bo nie powiedziałam, jak ja sobie też radzę z tym zagrożeniem, ewentualnym zagrożeniem. Staram się w arkuszu organizacji nauczycielom, szczególnie tym, którzy rok u mnie pracowali, czy 2 lata, specjalistom przede wszystkim, bo u mnie to jest też problem tych specjalistów, dużej liczby przy takiej ilości orzeczeń, przynajmniej zapewnić pół etatu z taką właśnie prawie że gwarancją, że będą godziny od września, żeby mi nie uciekali też do innych szkół. Okej. Okay. Czyli ta gwarancja ma znaczenie. Tak. Trochę przerwę normalny rytm naszej pracy, bo pojawiło się jedno pytanie. Ono jest pierwsze i dlatego chcę je uczcić szczególnie, chociaż nie jest tak wprost związane z arkuszem, ale pojawiło się takie pytanie od pani Beaty.
Czy jeżeli nauczyciel jest na wycieczce, wypłaca mu się godzinę ponadwymiarową? Nie wiem, czy przy takich danych jesteście w stanie odpowiedzieć na to pytanie, albo ktoś z Was, czy potrzebna jest jeszcze jakaś informacja? Ja odpowiem. Ja wypłacam, ponieważ nauczyciel jest wtedy w pracy. Okej, rozumiem. To oczywiście nie jest odpowiedź, że tak ma być, tylko nie, że tak, taką stosujesz absolutnie. Praktykę. Taką absolutnie, stosujesz praktykę. Ja po prostu wypłacam i mówię i się do tego przyznaję. Rozumiem. Jest ostatnia informacja z Rio, już nie pamiętam którego, ale Rio stanęło na stanowisku, że jeśli nauczyciel jakby spełnia warunki, no on został delegowany na wycieczkę też nie z własnej inicjatywy, tylko z inicjatywy dyrektora, to powinny te godziny być zapłacone. Okej. Okay. To jest stanowisko Rio Świętokrzyskiego, jak rozumiem. A właśnie bo moje, tak. A właśnie, więc to też może być informacja ważna, bo Rio generują takie interpretacje jakby na własny użytek, czyli tam, gdzie funkcjonują. Ale jeżeli wiadomo, że taka jest interpretacja w Kielcach, to być może w innych miejscach mogła być podobna. Widzę dużo potwierdzeń innych dyrektorek i dyrektorów, że wypłacają również. Pani Beata skomentowała, że każdy mówi co innego, no ale no niestety tak jest, że to jest taka sfera, w której prawo nie odpowiada na to pytanie jednoznacznie i w związku z tym pojawia się konieczność no, osobistego decydowania, ale tak jak mówi Ewa, również te instytucje, które oceniają zgodność z prawem, potwierdzają. O, tutaj mamy potwierdzenie, że Opolskie Rio też to potwierdza. I od razu pojawiło się jeszcze pytanie, to już ostatnie z serii, czy będzie możliwość obejrzenia jeszcze raz, bo wciąż ktoś przeszkadza. Tak, będzie taka możliwość, nagrywamy to webinarium i ono będzie się znajdowało w naszej bibliotece CO, tak samo jak wszystkie poprzednie webinaria. Jeśli Państwo nie widzieli, to zachęcam do oglądania, tam je zamieszczamy. A teraz wracam, przepraszam za ten wtręt, wracam do normalnego rytmu i do Ani chciałem się zwrócić. Jak w Gdańsku z perspektywy Twojej szkoły wygląda kwestia godzin ponadwymiarowych, zatrudniania emerytów, ale też tych wakatów, czy to już czujecie tę trudność, jeżeli chodzi o specjalistów różnych przedmiotów? Zapraszam, Aniu. Jeżeli chodzi o przydział tych godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, to podobnie może on nastąpić dopiero po zakończeniu ruchu kadrowego, tutaj u nas prowadzonych przez miasto Gdańsk. No i te godziny, które wynikają z naturalnego przydziału, podobnie także są przydzielane, bo nie można ich rozdzielić tutaj na przykład język polski. Natomiast jeżeli chodzi o wakaty, to tak naprawdę cały czas dzieje się różnie, ponieważ nauczyciele mają swoje życie prywatne. Czasem zdarza się tak, że pod koniec sierpnia przychodzi nauczycielka i mówi, że się przeprowadza, więc a nawet może się to zdarzyć na początku września, ale bywa, że na szczęście na przykład w sierpniu. I wówczas przede wszystkim sieciujemy się, szukamy wśród szkół, które są najbliżej położone, na przykład mojej szkoły. Ja szukam w ten sposób specjalistów, żeby zabezpieczyć po prostu ten proces nauczania. No i to się udaje, ale udaje się pewnie dlatego, że akurat jesteśmy w samym centrum, bardzo dobrze tutaj można dojechać i nauczyciele rzeczywiście się znajdują, ale nie mogę powiedzieć, żeby problemu nie było, zwłaszcza jeżeli chodzi o fizykę. Tutaj już mam fizyka zamówionego, mam nadzieję, że rzeczywiście się stawi, bo po prostu do tej pory uczyła tej fizyki nauczycielka matematyki, która oczywiście ukończyła studia podyplomowe w zakresie fizyki. Natomiast no tutaj jest problem właśnie z fizyką, na przykład kiedy nauczyciele łączą te etaty w dwóch na przykład szkołach, ale problem też bywa z nauczycielami techniki, bo tutaj tych godzin też jest niewiele, przynajmniej jeżeli chodzi o specyfikę mojej szkoły.
informatyka, zdobyć wspaniałego, dobrego, cennego informatyka, który chce pozostać w szkole za te pieniądze, które teraz no, wszyscy mamy. To jest też bardzo cenne, więc też dzielę informatyka z koleżanką z innej szkoły i bardzo o to dbamy, żeby ten plan zajęć dopasować, żeby on mógł dojechać, przejechać z jednej do drugiej szkoły. Czyli są to takie no, do zagospodarowania kwestie, nie tylko godzin ponadwymiarowych, ale tych specjalistów i ci specjaliści pewnie mają godziny ponadwymiarowe, nieco ponad ten wymiar, bo to wynika ze specyfiki pracy szkół. Jeżeli chodzi o emerytów, to również się nimi wspieramy, o ile jest taka potrzeba i o ile nie znajdujemy nauczycieli, którzy emerytami nie są, a jeżeli wynika to z dobra dzieci, to staramy się, aby ten emeryt dokończył rok szkolny na przykład i żeby pozostał z dziećmi, bo to jest dla nich najlepsze w danym wypadku. No ale tak, korzystam z nauczycieli emerytów również po zakończeniu tego ruchu kadrowego, kiedy już nie ma nikogo innego. W tej chwili mam jedną panią emerytkę. Być może będę miała więcej, bo tak jak wiemy, nauczyciele odchodzą z zawodu, nauczyciele młodzi szukają innych zawodów, które są dobrze płatne dość często. Także to jest taki główny problem. Mhm. Jasne, rozumiem. Ewo, ja do ciebie też chciałem się zwrócić, chociaż nie zarządzasz szkołą, ale patrzysz na to z perspektywy organu prowadzącego i tutaj chcę zapytać o takie krążące przekonania rozmaite. Jedni twierdzą, że fakt, że godziny ponadwymiarowe są przyznawane z punktu widzenia organu prowadzącego, to jest dobre. Inni mówią, że właśnie niedobre. Jedne organy postulują takie rozwiązania, które je ograniczają, inne z kolei nie. Jak to właściwie wygląda z perspektywy organu prowadzącego? Czy te godziny ponadwymiarowe i ci emeryci, to jest okej, czy nie okej? Dla organu prowadzącego bardzo istotną kwestią są finanse. Dlatego u mnie w organie i w naszych szkołach ilość godzin ponadwymiarowych jest bardzo duża, ponieważ każda godzina ponadwymiarowa jest godziną dużo tańszą niż godzina powiedzmy w pensum. Czyli organ lubi godziny. Organ lubi i naprawdę ja zachęcam organy, bo też spotykam się z przedstawicielami organów, zachęcam organy z kilku też powodów, nie tylko z powodu finansowego, do tego, żeby jednak przydzielać nauczycielom godziny ponadwymiarowe. Pojawiła się w tym tygodniu informacja taka w mediach, że być może zostanie zniesiony limit 1,5 etatu. Pytanie, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, ale jakby taka już informacja się pojawiła. Wynika to przede wszystkim z niedoborów nauczycieli w dużych miastach. Ja na szczęście nie mam, tak jak Dorota, jesteśmy w takich województwach, które jeszcze nie cierpią na brak nauczycieli. Natomiast ja cierpię na brak specjalistów, na brak psychologów. Na moich 8 placówek, tylko w 2 placówkach mam zapewnionego psychologa. Mimo tego, że od roku szukamy tego psychologa, tych psychologów, no niestety nie ma żadnego zainteresowania ze strony osób, które mają wykształcenie psychologiczne. One szukają zdecydowanie bardziej budżetowych przestrzeni niż szkoła. Natomiast ja zauważyłam w moich szkołach, że nauczyciele, którzy mają przyznawane godziny ponadwymiarowe, są bardziej związani ze szkołą, więcej pracują na rzecz szkoły, mniej chodzą na zwolnienia i w zasadzie nie korzystają z urlopów zdrowotnych. Także dla szkoły, dla takiej stabilności zatrudnienia pracy szkoły, to zdecydowanie przyznawanie godzin ponadwymiarowych jest właściwe i zasadne. Tak mówię, to jest na kilku przestrzeniach, ale aspekt finansowy jest tutaj bardzo wymierny. No tak, czyli nie tylko z perspektywy organu prowadzącego, ale też zwracasz uwagę na ten aspekt motywacyjny związany z godzinami. Też słyszę o takich zdarzeniach, że rzeczywiście na przykład urlop dla poratowania zdrowia staje się takim wydarzeniem, które bywa problemem dla szkół, kiedy na przykład więcej niż jeden nauczyciel w danym roku szkolnym przypomni sobie o tym, że jest ta możliwość, można z niej skorzystać.
Rozumiem, że godziny ponadwymiarowe nieco zmieniają tę perspektywę. Zdecydowanie tak, godziny ponadwymiarowe też dla samorządów są istotne, ponieważ jakby my mamy obowiązek uzyskania średnich wynagrodzeń nauczycieli i tak naprawdę to jest najlepsze narzędzie do tego, żeby te średnie wynagrodzenia nauczycieli uzyskać tak efektywnie, czyli nauczyciele pracują, a nie dostają po prostu dodatek za to, że te godziny są, to średnie wynagrodzenie jest nieosiągnięte, więc my od przynajmniej 12 lat taką politykę w gminie uprawiamy, przyznawania dużej ilości godzin ponadwymiarowych. Ale ja znam rozumiem. Też samorządy, które jakby wychodzą z założenia, że potrzeba zaopiekować więcej osób na rynku pracy i dają części etatów, bo uważają, że muszą swoich mieszkańców wesprzeć, jeśli chodzi o zapewnienie pracy. Więc różne są rozwiązania. Ja optuję za rozwiązaniem przyznawania godzin ponadwymiarowych. Rozumiem, a zainteresowałaś mnie tą średnią wynagrodzeń. A jakie są konsekwencje, gdyby organowi nie udało się uzyskać takiej średniej? Organ ma obowiązek uzyskania średniej i ma obowiązek do 20 stycznia przeprowadzić analizę i potem do końca lutego ma obowiązek wypłacić nauczycielom jakby w poziomie, którego nie osiągnięto średnich wynagrodzeń, dodatek, który wyrówna te. To jest tak zwane wyrównanie, czyli tak zwane czternastka, też niektórzy nauczyciele mówią, natomiast to się nie liczy do osobowego, do pojedynczego nauczyciela, liczy się to w organie, więc często jest tak, że jeden nauczyciel nie osiąga tej średniej, natomiast inny nauczyciel osiąga dużo wyższe wynagrodzenie niż średnia. Przepraszam bardzo, jeżeli to pytanie było naiwne i być może wszyscy Państwo to doskonale wiedzą, jak to działa, ale pomyślałem, że może jak ktoś nie wie, to warto, tak jak ja nie wiedziałem, to warto, żeby się o tym dowiedzieć. Bardzo dziękuję, Ewo. I przejdziemy do następnego wątku. Następny wątek jest związany z przepisami, które pojawiły się już w ubiegłym roku. Chodzi mianowicie o zatrudnianie pedagogów specjalnych. To nowe stanowisko, które pojawiło się w związku z poszukiwaniem rozwiązania na problem, właśnie problem, może źle tak powiedziane, ale to wyzwanie związane z edukacją włączającą. I pojawiła się kategoria pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach ogólnodostępnych. No i pojawiła się kwestia kwalifikacji tych osób. Jakie one właściwie powinny być, przepisy określają te kwalifikacje, natomiast dostępność osób, które spełniają te wymagania, jest stosunkowo niewielka, przynajmniej jeszcze teraz. Jak sobie z tym radzicie? Może zacznę od Ani tym razem, gdybyś mogła. Tak, rzeczywiście edukacja włączająca, przynajmniej w mojej szkole, ona się bardzo sprawdza, myślę, że tylko nie w mojej, działa i my zatrudniamy, jeżeli to się dzieje już we wrześniu, w sierpniu wiemy, że dziecko będzie miało takie, a nie inne potrzeby i że ma orzeczenie, gdzie jest wprost wskazane, że powinno się zatrudnić pedagoga specjalnego. Na przykład chodzi tutaj o dzieci z autyzmem, czyli od razu wiemy, że zatrudniamy pedagoga specjalnego, to mamy zabezpieczonych tych specjalistów. Natomiast jeżeli taka potrzeba wynika w środku roku szkolnego, no to może być problem, bo z tymi specjalistami, żeby ich znaleźć, trzeba się nieco potrudzić. Natomiast oczywiście jesteśmy zobowiązani do tego, żeby taka opieka dla dziecka, zwłaszcza z rejonu, bo przyjmujemy wówczas z rejonu dziecko, aby była zabezpieczona, ale udaje nam się to na bieżąco, udaje nam się to rozwiązywać. Natomiast ja dodatkowego z etatu pedagoga specjalnego mam w mojej szkole, to jest 10 godzin w tym roku i tak jak mówiłam już bodajże wcześniej, to ten pedagog specjalny rzeczywiście ma co robić i myślę, że gdyby było tych godzin jeszcze więcej, jestem o tym przekonana, także byłby bardzo zajęty, ponieważ ta praca pedagoga i psychologa, mam tutaj 5 godzin dodatkowo, także jest bardzo ważna i bardzo pomaga
zaopiekować naprawdę indywidualnie dzieci i także wspierać rodziców, aby ten rozwój dziecka był rzeczywiście wszechstronny i żeby się temu przyjrzeć dokładnie. Także edukacja włączająca, tak. My odchodzimy, tak jak mówiłam wcześniej, od integracji, ponieważ ta integracja nie sprawdzała się we wcześniejszych latach, ponieważ do kilkorga dzieci z różnymi potrzebami był zatrudniany jeden specjalista, nie zawsze sobie radził i w tej chwili rozwiązujemy to rzeczywiście na bieżąco, ale we ścisłej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ponieważ są przypadki, że wystarczy zatrudnić pomoc nauczyciela, na przykład na pół etatu, na ileś godzin. To jest wszystko kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Tak działamy w naszej szkole i w mieście Gdańsku, jeżeli chodzi o pedagogów specjalnych. Są oczywiście też szkoły, które prowadzą oddziały integracyjne, i tam również są zatrudniani specjaliści. U mnie działa to w ten sposób, że kiedy pojawia się potrzeba, to zatrudniamy pedagogów specjalnych lub oczywiście wcześniej, jeżeli mamy orzeczenie na dany etap edukacyjny dla dziecka, lub kiedy się pojawia taka właśnie przestrzeń do zaopiekowania. Ale tak jak mówię, to jest wszystko ściśle z poradnią psychologiczno-pedagogiczną omawiane, konsultowane, monitorowane na bieżąco i przynosi dobre rezultaty. No właśnie, mówisz o tym zupełnie spokojnie, czyli rozumiem, że nie spędza ci to snu z powiek. Nie, zwłaszcza kiedy po prostu wprowadzimy rzeczywiście tę edukację włączającą, kiedy wiemy, że nauczyciel sobie radzi z sytuacją, kiedy ściśle oczywiście współpracuje z rodzicem, opiekunem, opiekunami, to przynosi bardzo, bardzo dobre efekty dla całego środowiska. Tak to działa u mnie. Rozumiem, a w Zamościu? W Zamościu, w sumie to bardzo podobnie, tylko że ja mam integrację, tak? Ja nie mam żadnych dodatkowych godzin psychologa czy pedagoga specjalnego. U mnie jest to minimum wynikające z rozporządzenia, minimum dla mojej szkoły wielkościowo, bo rozporządzenie jakby uzależnia liczbę godzin psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy czy terapeuty pedagogicznego od liczby uczniów. I w mojej szkole to jest 11 godzin psychologa, akurat tak sobie to określiłam, 11 godzin pedagoga specjalnego, żeby spełnić wymogi rozporządzenia i tam niecałe 17 godzin pracuje jeszcze pedagog w szkole. Natomiast no ja nie mam może problemu na ten moment z pedagogami specjalnymi, bo u mnie jednak jest cała rzesza nauczycieli współorganizujących albo prowadzących rewalidacje, którzy na ten moment posiadają kwalifikacje. Pewnie to będzie bardziej problem przyszłości za 2 lata, kiedy wejdzie obowiązek posiadania określonych kwalifikacji. Natomiast na ten moment to jeszcze nie jest jakieś takie u mnie duże wyzwanie. Z psychologiem też nie mam wielkiego problemu, bo moja szkoła od dawna zatrudniała psychologa. Była nauczycielka, która po prostu w sposób naturalny już później przeszła, jak pokazało się to rozporządzenie, na te 11 godzin i zaczęła pełnić rzeczywiście tutaj zadania psychologa. Natomiast inny problem, który ja, właściwie 2 problemy, które ja widzę i o tym chcę powiedzieć, bo to jeszcze nie padło, to mianowicie to, że, chociaż nie, Ewa o tym już mówiła, że nauczyciele często pracują w kilku szkołach i nie czują się związani z tą szkołą i ja widzę taki problem, widzę ten problem chociażby w pracy specjalistów, na przykład właśnie psychologów czy logopedów, którzy wiążą się z kilkoma placówkami, no bo jedna placówka nie zapewnia etatu, a nawet jeśli mają inne kwalifikacje i mogliby wykonywać inne zadania, na przykład u mnie w szkole, mogłaby być, nie wiem, pani psycholog nauczycielem współorganizującym, to jeśli ma do wyboru w drugiej szkole pół etatu psychologa, to tam idzie i to jest jakby oczywisty wybór. Natomiast to powoduje, że nie jest rzeczywiście w pełni, tak? Bo gdzieś tam kończy tu o 11, na 11.30 już tak biegnie, a czasem się coś wydarzy 11.15 i potrzebna jest interwencja, bo przecież są sytuacje kryzysowe. Więc to jest trudność bardzo duża, kiedy my nie mamy, że tak powiem, tych ludzi do takiej dyspozycji, jaką byśmy sobie życzyli, te tak zwane 40 godzin tygodniowo, tak? Które pracuje nauczyciel. Natomiast drugi problem, dla mnie, bo zapytałeś jak w Zamościu, w mojej szkole pracuje cała rzesza nauczycieli współorganizujących kształcenie. W tej chwili to są 332 godziny
Od września będzie ich jeszcze więcej, bo jeszcze nie są zaplanowane dla klas pierwszych, bo jeszcze się nie skończył nabór, więc tam się pojawią kolejne godziny, kolejne etaty. I kolejny problem, z jakim na pewno, ja już to wiem, będę się borykała, to są przewidywane urlopy zdrowotne, które się pojawią od września, a już wiem, że się pojawią i to w liczbie dość dużej. I one będą też dotykały tej grupy tych specjalistów i boję się, że to jest ten moment, w którym będę miała problem ze znalezieniem na rynku odpowiednich osób. Dlatego już mówiłam, że staram się dbać o to, żeby tych wszystkich młodych nauczycieli, chociaż pół etatu, żeby gdzieś tam się czuli ze mną związani. Więc ta perspektywa, tak, tej dużej liczby urlopów gdzieś tam trochę mi spędza sens powiek, trochę się tego obawiam, jednak trochę mnie już to życie nauczyło, że trzeba naprawdę podchodzić rozważnie i rozsądnie i pewnie to się jakoś rozwiąże, natomiast na ten moment jest to pewien taki niepokój. I to tak naprawdę to są wyzwania. Mam też obawy, że pani psycholog powie mi, pani dyrektor, w tamtej szkole będę miała etat, tak? Tego się też boję, bo wtedy rzeczywiście jest problem, skąd ja wezmę tego psychologa, no ale mam nadzieję, że dobra współpraca od wielu lat i to się nie wydarzy. No miejmy nadzieję, życzę z całego serca. Chociaż z drugiej strony pewnie ta druga szkoła też bardzo go potrzebuje. Też by chciała, tak, też by chciała. Tak. No właśnie. Już słyszałem, Ewo, że mówiłaś o tym kłopocie z psychologami, znaczy, że nie jest łatwo zatrudnić w Chęcinach, ale wiem, że prowadzicie taki gminny program związany z edukacją włączającą, mający za zadanie rozwinąć ten obszar pracy szkół. Mogłabyś coś o tym powiedzieć, a jednocześnie odnieść się też do tego pytania o pedagogów specjalnych, ich zatrudnianie, kwalifikacje i jak to jest w waszych szkołach? Tak, faktycznie my mamy ten problem z psychologami i teraz próbujemy rozwiązać go w ten sposób, że moi dyrektorzy powiesili w Wydziale Psychologii naszego Uniwersytetu ogłoszenia, być może nowe pokolenie psychologów, które będzie chciało wyjść z uczelni, może zasili nasze szeregi, więc na wszystkie możliwe sposoby próbujemy te osoby pozyskać. My mieliśmy to szczęście, że my dzięki debacie właśnie, która była u nas w 2018 roku, rodzice wyrazili potrzebę pedagogów w szkołach. My wtedy nie mieliśmy, tylko w dwóch dużych szkołach mieliśmy tych pedagogów, w pozostałych nie mieliśmy i zatrudniliśmy we wszystkich szkołach pedagogów. Prowadziliśmy też przez wiele lat taką politykę wysyłania ludzi na studia specjalistyczne, bo też widzieliśmy, że z roku na rok przybywa nam dzieci, które są z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Więc tak naprawdę w gminie mam zespół nauczycieli pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Wszystkie niepełnosprawności tak naprawdę mamy specjalistów do wszystkich niepełnosprawności. My stosujemy również takie narzędzie, które się nazywa uzupełnieniem etatów. I to też dla nauczycieli stabilny, powoduje to stabilizację, ponieważ nauczyciel jest przypisany do jednej szkoły, gdzie ma etat, natomiast świadczy pracę w kilku szkołach. Dla niego to jest bardziej finansowo opłacalne i też widzimy, że nauczyciele, którzy mają takie narzędzie przez organ zaproponowane, rzadziej z naszych placówek odchodzą. A jeśli chodzi o nasz program związany z edukacją włączającą, my mówimy o edukacji dla wszystkich, bo widzimy, że jakby duży nacisk jest na dzieci niepełnosprawne z orzeczeniami i one są tak naprawdę zaopiekowane mocno. Natomiast jest dużo dzieci, które nie mają orzeczeń z różnego rodzaju powodów, mają opinie albo ich nie mają też z różnego rodzaju powodów. I jakby widzimy potrzebę zaopiekowania wszystkich tych dzieci, nie tylko na zajęciach, jak to się zazwyczaj robi, na korekcyjnych kompensacyjnych, na terapeutycznych. Natomiast chcemy dzięki współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodów Nauczycieli Impuls wprowadzić w placówkach, gdzie mamy oddziały integracyjne, narzędzie, które jakby funkcjonuje już u Doroty, to się nazywa unikatowy kod uczenia się. I chcemy dzieci, które są w tych oddziałach, przebadać jakby w 49 przestrzeniach, bo są dzieci, które potrzebują, żeby się uczyć ciszy i tym zaproponujemy słuchawki budowlane. Są dzieci, które potrzebują nieswoistego miejsca do nauki i one będą mogły siedzieć na piłkach, na jeżykach albo na poduszkach na ziemi. I jakby chcemy, żeby każdy uczeń miał możliwość uczenia się na miarę jego potrzeb.
Rozumiem. To z punktu widzenia tego, o czym dzisiaj mówimy, tego rdzeniowego tematu, to trochę dygresja, ale bardzo za nią dziękuję, bo z kolei w kontekście włączania i takiego ubierania w ciało słów o tym, że właściwie to włączanie powinno dotyczyć wszystkich uczniów, a nie tylko tych, którzy posiadają specjalne orzeczenia w tej kwestii. Także cieszę się z powodu tego głosu i chcę przejść do takiego ostatniego twardego wątku naszego spotkania. To są te potrzeby związane z wspieraniem edukacji dzieci z doświadczeniem uchodźczym, albo migracyjnym, albo jednym i drugim. Rozumiem, że mamy tutaj Anię, która reprezentuje szkołę, w której szczególnie dużo jest takich uczniów i uczennic. Czy na poziomie kadrowym, na poziomie zatrudnienia sytuacja, jeśli chodzi o te potrzeby, się stabilizuje z Twojego punktu widzenia, czy też wciąż jest tutaj jakiś kłopot? Z czym mogą się mierzyć dyrektorzy, jeżeli chodzi o poszukiwanie tych pomocy, podejmowanie decyzji w tej sprawie, tudzież asystentów międzykulturowych? Jak to u Was wygląda w Gdańsku, a w szczególności u Ciebie? Jeżeli chodzi o mnie, no to ja zaczęłam ten proces budowania kadry już kilka lat temu. Przed wojną, od 2016 roku zauważyłam problem, więc przygotowywałam nauczycieli, nas wszystkich do tego, żeby się zmierzyć z tą sytuacją. Nie wiedziałam, że urośnie do tego stopnia. Natomiast w mojej szkole wszyscy nauczyciele są przeszkoleni, jeżeli chodzi o pracę w środowisku wielokulturowym, przeszkoleni na teraz, ale oczywiście jest to proces, ponieważ to nie jest stały element, zmieniają się nauczyciele i mam taki zespół do spraw uczniów z doświadczeniem migracyjnym, bo to nie tylko uchodźcy z Ukrainy, ale oczywiście największa grupa, jest ich sporo, tak jak powiedziałam, ponad 50%, natomiast system u mnie działa w ten sposób, że otworzyliśmy za zgodą Wydziału Rozwoju Społecznego oddziały przygotowawcze, żeby odciążyć nauczycieli, żeby przygotować dzieci do tego, żeby po prostu posługiwały się językiem polskim na tyle komunikatywnie, znały terminologię z określonych przedmiotów już w klasach 4, 6 i 7, 8, żeby mogły wejść na lekcje, nie obciążając dodatkowo, bo i tak wszystkie, jak wiemy, dzieci, ten ich proces jest i tak indywidualizowany. A tu chodzi o to, żeby nie było trudności w komunikacji uczeń, rodzic i tak dalej. Tak? Jest to cały absolutnie proces. Więc wszyscy nauczyciele są przeszkoleni, ten trzon, który pozostaje i się nie przemieszcza, a dodatkowi nauczyciele wchodzą, spotykają się z zespołem do spraw uczniów z doświadczeniem migracyjnym, który jest już dość doświadczony, chociaż cały czas się doświadcza, bo uczymy się wciąż nowych rzeczy i szkolimy kolejnych nauczycieli. Więc w oddziałach przygotowawczych dzieci mają określoną, zgodnie z rozporządzeniem oczywiście, mają plan zajęć lekcyjnych. Wszystkie przedmioty wykładane są w języku polskim. Nie należy tego mylić z tym, że w klasach czy w oddziałach przygotowawczych uczą nauczyciele ukraińscy, bo przecież uczą nauczyciele, którzy władają biegle językiem polskim, czyli są to u mnie nauczyciele Polacy. Wspieramy się pomocą nauczyciela, to jest pani z Ukrainy, która włada biegle językiem ukraińskim oraz rosyjskim i oczywiście komunikatywnym językiem polskim, bo przecież ona porozumiewa się z całą społecznością, tak, czyli ze wszystkimi nami. I to działa dobrze, myślę, że na dużą czwórkę z plusem. Mieliśmy różne badania, badają nas studenci zagraniczni, studenci, doktoraci i tak dalej, naukowcy, doktoranci dochodzą do takiego przekonania, że ten system oddziałów przygotowawczych działa bardzo dobrze. W innych szkołach, z tego co wiem, także dzieciaki, które
które są przyjmowane, uczą się dodatkowo języka polskiego. I o ile ten język polski jest nauczany systematycznie, no to działa, kiedy te dzieci mają też wsparcie pomocy nauczyciela, tak, dodatkowej, żeby nie zaburzać rytmu i pracy w tych oddziałach, w klasach, w których znajdują się wszyscy uczniowie. No, znowu powiem jak mantrę, że indywidualizujemy proces, ale nie sposób uczyć kogoś, kto nie zna języka, kto się nim nie posługuje, przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Powiem tak, że kiedy zaczynałam, były problemy, bo dzieci się nie rozumiały, byli rodzice, którzy przychodzili, bo mówili, że ktoś coś powiedział, a to było coś przykrego, natomiast teraz tych problemów nie ma, są zwyczajne sytuacje między dziećmi rozwiązywane z pedagogiem, psychologiem. Na marginesie dodam, że ja mam rzeczywiście dwóch psychologów, psycholożkę i psychologa. Psycholożkę zatrudnioną niedawno z tych dodatkowych godzin, psychologa, który był już wcześniej. No i mam także dwóch pedagogów i tak jak mówiłam, wciąż oczywiście przydałoby się więcej. No i co? I powiem tak, że te osoby wspierające to są osoby, które są pomocą nauczyciela, tak? Ale oczywiście tej pomocy nauczyciela my także pomagamy, cały zespół, bo zanim ta pomoc nauczyciela zapozna się z naszym systemem pracy, to trochę czasu mija, natomiast bardzo pomaga w indywidualizacji procesu i w odciążaniu już i tak bardzo obciążonych nauczycieli. To tyle. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam mniej więcej, na czym to polega. Jeżeli jeszcze mam coś dopowiedzieć, to bardzo proszę o pytanie ewentualnie. Tak, jeśli Państwo chcieliby coś bardziej szczegółowo w tej kwestii od Ani, która rzeczywiście to doświadczenie ma już bardzo długie, jeżeli chodzi o dzieci migracyjne, to bardzo prosimy o zadawanie pytań na czacie. Ale w każdym razie z tego, co zrozumiałem, no to powiedziałaś o tym, że sprawdza Wam się ten system przygotowania językowego i oddziałów przygotowawczych, a następnie też nie ma wielkiego kłopotu, jeżeli chodzi o znalezienie obsady na te potrzebne stanowiska pracy, pomocy nauczycieli i asystentów. Ja tylko powiem tyle, że ta pomoc nauczyciela, tak jak mówię, nie każdy się sprawdza, bo to też powinno być. No jasne, rozumiem. Tak, z pewnym zasobem kompetencji na pewno. No ale właściwie, skoro już przy tym jesteśmy, to mogłabyś powiedzieć na przykład, jeśli to się da tak określić w kilku słowach, o jakim zasobie kompetencji mówisz? Na przykład, jeżeli jakiś ktoś z naszych słuchaczy, a właściwie widzów, rozważa zatrudnienie takiej pomocy, to na co zwracać uwagę? Podobnie jak u naszych osób, które pracują na pewno z dziećmi, musi być to, powinna to być na pewno osoba bardzo empatyczna, ale komunikatywna i uspołeczniona i o takim szerokim zakresie rzeczywiście kompetencji opiekuńczych, ale opiekuńczych nie na tyle, że to jest dobra ciocia czy dobry wujek, gdyby był, ale nie ma, bo są to same kobiety zazwyczaj, niestety, to po prostu ma być to osoba, która wspiera, która pozwala dziecku na to, żeby mogło się samo rozwijać, bo część tych osób, które przyjechały, tak, uchodźców, chce zaopiekować bardzo, do tego stopnia jak mama i tata, tak, a tutaj czasem oczywiście po lekcjach można zostać, dać to ciepło, któremu dziecku brakuje, ale wspólnie z opiekunem, rodzicem, natomiast tutaj trzeba zostawić dzieciom przestrzeń do tego, żeby się rozwijały z tym czasem mamy problem, ale no tak, to nie jest oczywiste. Na bieżąco. Jasne. No rozumiem, Dorota. Komunikatywność i powiem tak, przede wszystkim znajomość języka polskiego, przynajmniej podstawowa. Jasne, oczywiście. Dorota, Zamość jest blisko granicy. Ty masz szkołę integracyjną. Czy to w jakiś sposób ukształtowało Twoje doświadczenia związane z dziećmi o doświadczeniu migracyjnym? Tak, ja myślę, że tak, chociaż w mojej szkole już dzieci z Ukrainy, zresztą nie tylko z Białorusi, czy w ogóle tak, dzieci powracające z zagranicy, z innych miejsc, Polacy powracający z zagranicy,
W mojej szkole się już uczyli, bo to też wynika z bliskości granicy, jeśli chodzi o Ukrainę, tak? To jest jakby oczywiste, więc dużo, dużo osób też tutaj pracowało i tutaj się osiedlali, zabierali tutaj już swoje rodziny. Więc to temat nie był taki do końca dla nas nowy. W wielu klasach dzieci z Ukrainy były. Natomiast rzeczywiście wojna przyniosła nowe doświadczenie, bo przyniosła tutaj lawinę ludzi przybywających, którzy się, wielu z nich zatrzymywało na chwilę w Zamościu, bo rzeczywiście Zamość to był takim miejscem tranzytowym. Natomiast jednak pewna grupa została i moja szkoła rzeczywiście cieszyła się dość dużym powodzeniem, jeśli chodzi tak, o zapisywanie dzieci do szkoły. Pewnie dlatego, że małe oddziały, pewnie dlatego, że wsparcie dodatkowych nauczycieli, dodatkowi pedagodzy, że nauczyciele współorganizujący, bardzo też szybko poszła po mieście taka fama, że mogę tak to określić, że rzeczywiście taka kameralna atmosfera sprzyjała takim zjawiskom. I z tym, że myśmy nie mieli ani nauczycieli, ani pomocy nauczycieli, ani nauczycieli czy osób, które wspierały te dzieci. Natomiast nie mieliśmy też oddziałów przygotowawczych, one w naszym mieście zostały utworzone tylko w jednej konkretnej szkole. Natomiast my mieliśmy to szczęście, co chyba też miało znaczenie tutaj w kontaktach, bo do naszych szkół też, do naszej szkoły też z wielu punktów dla uchodźców kierowano rodziców z dziećmi, mamy tak z dziećmi. Dlatego, że w naszej szkole od bardzo dawna już pracuje nauczycielka, która jest rodowitą Ukrainką, która już ma obywatelstwo polskie, ale siłą rzeczy świetnie mówi po ukraińsku, świetnie mówi po polsku i jeszcze po angielsku, więc tak naprawdę ona jest dla nas takim największym wsparciem i cały czas była takim ogromnym wsparciem w tych kontaktach komunikacyjnych z dziećmi. Ale też chcę powiedzieć rzecz bardzo ważną, że my wszyscy się tutaj bardzo... dobre słowo, przejęliśmy rolą i uznaliśmy, że też musimy te nasze kompetencje wzmacniać i my poszukaliśmy na rynku naszym edukacyjnym różnych programów czy projektów bezpłatnych głównie, gdzie możemy doskonalić swoje kompetencje. Między innymi jest to projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej. Więc my nauczyciele możemy swoje kompetencje w zakresie właśnie pracy z uczniami, właśnie z rozumieniem tej wielokulturowości. Nad tym się bardzo pochyliliśmy i pochylamy cały czas, co nam bardzo pomaga w takim codziennym naszym doświadczeniu. Czyli podsumowując, ten kwestia osób, które zajmują się wsparciem tych dzieci, nie jest jakimś palącym problemem. To jest bardziej, nie, załatwiacie to na poziomie jakby rozwijania własnych kompetencji tej kadry. Dokładnie tak. Która już jest. Z kolei Ania jakby mówiła o tym, że te osoby są dostępne na rynku i bardziej jest kwestia pewnego dostępu, albo nie tyle dostępu, co sprawdzenia tego, na ile ich kwalifikacje, te nieformalne, ale takie osobowościowe sprzyjają temu, żeby pełnili te funkcje. Wiem, Ewo, że w Chęcinach ten temat nie zatacza bardzo szerokich kręgów, bo nie macie zbyt wielu dzieci. No mamy tutaj taką, tych z doświadczeniem migracyjnym, mamy taki przegląd Polski, bo Ania z Gdańska, gdzie zatrzymało się bardzo wielu uchodźców, Dorota z Zamościa, gdzie pojawili się na początku w bardzo dużej ilości, ale większość z nich właściwie pojechała dalej. No i Chęciny, miejscowość pod Kielcami, gdzie ich jest niewiele, prawda? Tak, my mieliśmy w pierwszej fali dużą ilość dzieci ukraińskich, jeśli chodzi o nasze szkoły, bo to pojawiło się ponad 50 dzieci. Już mamy ośrodek, gdzie te osoby się zatrzymywały. Ta liczba się dosyć szybko zaczęła zmniejszać. My też mamy to szczęście, że mamy nauczycielkę, która jest repatriantką z Ukrainy i ona też służyła takim dużym wsparciem w tej początkowej fazie. Natomiast teraz mamy tych dzieci 16 i to są dzieci rodziców, którzy postanowili zostać w Polsce. Nawet do klasy z moją córką chodzi chłopiec i moja Basia mówi: mamo, nie poznałabyś, że Dima nie jest Polakiem. One są bardzo jakby sfokusowane na tym, żeby nauczyć się języka polskiego.
tradycji, śpiewają, znaczy oni przepięknie śpiewają, więc też bardzo się angażują w różnego rodzaju aktywności. Moi nauczyciele, tak jak u Doroty, bardzo się starali wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, brali udział w szeregu różnego rodzaju kursów, ściągali materiały. Powiem wam, że byłam wzruszona głęboko, kiedy weszłam do szkoły, a cała szkoła była oblepiona słowami, znaczy zdaniami w języku ukraińskim i w języku polskim. To przygotowały wyłącznie dzieci, żeby te dzieci się po prostu poczuły jak u siebie. Więc myślę, że ta niewielka ilość dzieci z Ukrainy, która się u nas znalazła, która też się tak odbiła bardzo pozytywnie, bo one są bardzo zaopiekowane przez całe społeczności. Też taka ich bardzo duża symbioza z naszymi dziećmi, ta chęć pozostania tutaj, więc ta chęć uczenia się, one bardzo wysoko funkcjonują, więc my nie mieliśmy oddziałów przygotowawczych, nie mieliśmy asystentów. Natomiast wszystkie dzieci mają dodatkowe godziny języka polskiego i widać, że błyskawicznie ten język chłoną i naprawdę świetnie już mówią w tej chwili w języku polskim. No właśnie, czyli rozumiem, że wyzwanie kadrowe to nie jest, ale jest to piękne doświadczenie międzykulturowe dla wszystkich. Zdecydowanie uczniów, tak. A być może dla całej społeczności. To bardzo dziękuję. Proszę Państwa, czas nam upływa nieubłaganie, ale to jeszcze nie całkiem koniec. Bardzo proszę, żebyście jeszcze nie wychodzili, bo jeszcze jedno pytanie mam dla naszych prelegentek, a tymczasem prośbę wielką do Państwa. Widzicie na tym slajdzie taki kod QR, za pomocą którego, bądź też z linku na czacie, możecie Państwo wejść na Menti. I jeżeli korzystacie z telefonu, to możecie po prostu wejść na Menti i wpisać ten kod, który widać na slajdzie, czyli mamy trzy sposoby wejścia. I jak już znajdziecie się na tym Menti, to tam znajdują się, czekają na Was trzy pytania. One są wszystkie bardzo proste, odpowiada się na nie przez potwierdzenie albo zaprzeczenie, tak lub nie. To jest po prostu narzędzie, które pomaga nam pokazać naszym sponsorom, że Państwo nas słuchają i bardzo proszę, żebyście zechcieli tłumnie wziąć udział w tym badaniu, odpowiedzieć na te pytania, a my będziemy mieli dzięki temu argumenty, że Państwo korzystają z tego, co my tutaj mówimy, więc bardzo serdecznie zapraszam, a tymczasem jak Państwo będą na te pytania odpowiadać, to już ostatni wątek dla gości i moich. Chciałbym zwrócić się do Was z takim pytaniem, którym z reguły podsumowuję każdy webinar. Złote zasady. Gdybyście sobie wyobraziły, że rozmawiacie z świeżo upieczonym dyrektorem szkoły, a ten dyrektor szkoły, wiedząc, że ten czas marcowo-kwietniowy to jest taki trudny czas, kiedy decyduje się o tym, jak zostaną ułożone kadry w szkole, i miałybyście powiedzieć o jednej rzeczy, która jest taka kluczowo ważna, żeby dobrze wykonać to zadanie planistyczne na poziomie pojedynczej szkoły, arkusza organizacyjnego, dialogu z organem prowadzącym, dialogu z organem nadzorującym, to na co byście zwróciły uwagę? Dorota, od ciebie zacznę teraz, bo dawno nie zaczynałem. Tak, ja nie jestem dobra w złotych zasadach, w złotych myślach, chociaż mam ich kilka. Ona nie musi brzmieć bardzo poetycko, bardziej jasne. Chodzi o to, żeby... No słuchaj, na pewno nie priorytet. Będzie. Na pewno nie będzie. Znaczy ja sobie tak myślałam o tym, że jedna rzecz to takie bardzo rzeczywiście czytanie, czego się sama musiałam długo uczyć, dokładne czytanie wszystkich wytycznych, wszystkich wskaźników, wszystkich procedur. Kuratorium ma takie procedury opiniowania arkuszy i warto je dobrze, naprawdę dobrze przeczytać, zaznaczając kluczowe elementy, przynajmniej moje lubelskie, ale myślę, że wiele tak jest. Natomiast druga zasada, którą bym chciała koniecznie powiedzieć, to jest taka, że ja bardzo stawiam na transparentność i ja staram się nauczycieli nie zaskakiwać. Mamy obowiązek informowania nauczycieli o planach w arkuszu organizacji. Nauczyciele opiniują arkusz organizacji.
Więc ja staram się przed każdym takim zebraniem z każdym nauczycielem się spotkać i omówić jego sytuację. Tak, aby nauczyciel nie był zaskoczony podczas tego spotkania, że oto coś jest inaczej niż myślał, nie ma jakiejś godziny albo w ogóle jest zupełnie inny przydział tych godzin, to bardzo później ułatwia rzeczywiście to opiniowanie, jak sobie wcześniej się do tego przygotujemy i przygotujemy każdego nauczyciela, poinformujemy o jego sytuacji. Okej, okay, czyli takie maksymalne uspołecznienie tego procesu z jednej strony, a z drugiej strony lektura na przykład wytycznych kuratoryjnych, bo jak wiadomo, niezależnie od tego, jak myślimy o organie nadzorującym, to jest to instytucja urzędnicza, czyli tak kieruje się pewnymi prostymi, zero-jedynkowymi wskazaniami, i tajemnica spełnienia tych wymagań polega po prostu na takim zero-jedynkowym potwierdzeniu, że coś jest albo nie ma. Zwykle prosiłem dyrektorki, żeby mówiły po sobie, ale teraz chcę zrobić wyjątek dla Ewy i ciebie teraz poprosić o tę złotą zasadę, ale też w pewnym kontekście, bo wiem, że gmina Chęciny znana jest w środowisku ekspertów edukacji z pewnej asertywności w stosunku do organu nadzorującego i takiej, bym powiedział, otwartości do komunikacji z tym organem. To jak z tej perspektywy miałabyś powiedzieć coś o takiej zasadzie, według której dyrektor mógłby dobrze przygotować arkusz, to jaka by to była? Zasada jest taka, że wytyczny kuratora to nie jest prawo. Ja zawsze to podkreślam. Prawo stanowi, co ma być w arkuszu. I wiem, że Państwo z kuratoriów proszą często o rzeczy, których nie ma zawartych w prawie. I ja moim dyrektorom zawsze jakby asertywnie mówię, że pani wizytator, jeśli ma uwagi do arkusza, one się mają odnosić wyłącznie do przepisów prawa. Zdarzyło się raz, na przykład my byliśmy też prokursy, bo my jesteśmy zawsze jakoś tak do przodu i wysłaliśmy wiele lat temu arkusze, bo my mamy arkusze wyłącznie w programie internetowym, więc wysłaliśmy je w sposób elektroniczny. I dostaliśmy informację, że arkusze są zaopiniowane negatywnie, ponieważ nie odpowiadają wymogom wskazanym na stronie kuratoryjnej. Tak naprawdę nie ma obowiązku uzyskania pozytywnej opinii, ma być opinia. Szczerze powiedziawszy, jakby zupełnie się tym nie przejęliśmy, po czym chyba po 3 latach wybuchła pandemia i kuratorium, chyba wszystkie kuratory w Polsce zażądały arkuszy w formie elektronicznej. My jakby posługujemy się wyłącznie arkuszami w formie elektronicznej i te arkusze jakby, taka była przyjęta u nas zasada i takie arkusze przesyłaliśmy do kuratorium. One zawierały wszystkie elementy, które określają przepisy prawa. Więc ja, tak jak Dorota, zachęcam do czytania przepisów prawa i asertywności w stosunku do wizytatorów i proszenie ich o podstawy prawne, jeśli chodzi o ich wymagania, bo często to są po prostu... Im jest łatwiej, mi pani kiedyś wizytator też powiedziała, a pani nie może sobie zmienić programu na inny, bo mi jest łatwiej w tamtym programie. Więc powiedziałam pani wizytator, że niestety nie mam 20 tysięcy na to, żeby zmienić cały system arkuszy. Jeśli kuratorium udostępni mi takie środki, to ja z przyjemnością przejdę na ten system, ale na dziś mam taki system i z takiego systemu korzystam. A dobra rada moja dla dyrektorów, ja zawsze mówię, edukacja to relacja i relacja do organu. Jeśli się wcześniej z organem ustali, zaskoczy się organu pewnymi rzeczami. Ja zawsze mówię do moich dyrektorów, że zapraszam na randkę, przychodzą do mnie dyrektorzy, jakby przegadujemy cały arkusz po kolei, mówimy co można, co nie można, na co organ może sobie pozwolić, bo też chodzi o kwestie finansowe. To jest dla nas istotne, myślę, że dla wszystkich organów w Polsce w tej chwili to jest istotna kwestia, ale też relacja w stosunku do nauczycieli. To, co mówiła Dorota, nie zaskakiwanie nauczycieli nagłym ograniczeniem etatu czy wypowiedzeniem. My też jakby na poziomie organu staramy się zabezpieczyć miejsca, na przykład jeśli w której szkole dochodzi do redukcji etatów, jakby patrzymy tak z lotu ptaka na wszystkie arkusze i szukamy rozwiązań znalezienia pracy tej osobie w jakimś innym, w innej placówce, a czasami też w innym organie, bo też takie rzeczy staramy się robić, więc edukacja to relacja na wielu poziomach. Jasne, i komunikować się, rozmawiać z organem. Tak, zdecydowanie rozmawiać. I szukać sposobu. No i znajomość prawa, to i Dorota podkreśla, i Ewa. Aniu, a ty złota rada.
Oprócz tego, co tu już oczywiście padło, to no, ja jeszcze tylko potwierdzę, że totalna współpraca na pewno z organem prowadzącym, na pewno totalna współpraca w szkole. Jeżeli dyrektor nie daje rady sam porozmawiać ze wszystkimi nauczycielami indywidualnie, no to oczywiście jeszcze jest wicedyrektor lub można, no, można jakoś sobie wcześniej ten proces zacząć. Ja już rozmawiam od zeszłego miesiąca z nauczycielami. No i cóż, sieciowanie w razie trudności, wysoka rezyliencja, odporność na to, że nauczyciel w ostatniej chwili zmieni zdanie, albo się przeprowadzi, albo wyjedzie. No, to jest trudne, ale na pewno wszystko najpierw powinno być uzgodnione z organem prowadzącym. Przynajmniej ja tak działam i trzeba korzystać ze wsparcia właśnie organu prowadzącego, ale ze wsparcia też bardziej doświadczonych dyrektorów szkół. No i oczywiście czytać, patrzeć, bo prawo się wciąż zmienia, ale podstawy na szczęście pozostają niezmienne. Kwalifikacje nauczycieli są bardzo ważne. No i oczywiście proces kształcenia i korzystania z CEO i ze specjalistów i ekspertów, bo można się wspierać w każdej chwili, tak? Nie należy się wstydzić tego, że czegoś nie wiem. No to jest najważniejsze, być otwartym na to, że chcę o coś zapytać, dowiedzieć się, doradzić, przemyśleć, wybrać to, co najlepsze. Bardzo dziękuję za te słowa o CEO, ale też chcę Wam podziękować, bo nieubłaganie czas naszego spotkania się kończy. Podziękować za to podzielenie się doświadczeniami w końcu w niełatwym obszarze, który wymaga znajomości tego tak bardzo zmieniającego się i złożonego prawa. Bardzo się cieszę z tych słów o tym, żeby różne instytucje, które mogą sobie pomagać, rzeczywiście to robiły i z takich zachęt do komunikowania się wokół nawet trudnych sytuacji, bo jak widać nie taki diabeł straszny, z każdym organem można się porozumieć w ten lub inny sposób, a tutaj mówimy o takich, którzy rzeczywiście tę edukację starają się wspierać. Bardzo również Państwu dziękuję za obecność na naszym webinarze. Tutaj macie Państwo mail do nas, a konkretnie do mnie. Bardzo zachęcam do kontaktu, do pisania także o swoich propozycjach, ale też uwagach dotyczących naszych webinariów. Mogą one wpłynąć na kształt naszych kolejnych propozycji. Zapraszam za tydzień na seminarium. Jeśli Państwo nie wiedzą, co to za forma, to jest taka forma spotkania podobnego do tego, ale bez prelegentów, takiego, w którym rozmawiacie ze sobą w małych grupach po to, żeby się powymieniać dobrymi praktykami i doświadczeniami. Te osoby, które przychodzą, bardzo sobie je chwalą, więc Państwa też zapraszam, wyślę w tej sprawie osobne zaproszenie. I niniejszym kończę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.